Właśnie przyjechaliśmy do miejscowości Czarnków, do której zaprosił nas Grzegorz, jeden z naszych widzów, który napisał już bardzo dawno temu do nas wyczerpującego maila z zaproszeniem i z informacjami, jak pięknie jest w Czarnkowie, żebyśmy przyjechali koniecznie. Zapisaliśmy sobie tam na listę i przyjechaliśmy. Dzisiaj jesteśmy. Niestety z Grzesiem się nie możemy spotkać, ponieważ daliśmy mu za późno znać i on dzisiaj pojechał do Poznania. My jesteśmy tutaj, więc korzystając z okazji będziemy zwiedzać sami, ale dostaliśmy od niego listę punkt po punkcie, gdzie mamy jeść, co mamy, gdzie mamy się stawić, co zobaczyć, więc podejrzewam, że dzisiaj będzie dosyć treściwie vlog z Czarnkowa. Słuchajcie, można tutaj przyjechać kamperem, jest tutaj możliwość, tam z tyłu za tym budynkiem jest miejsce i tutaj przyjeżdżają kampery. I można się podłączyć do prądu, można się podłączyć do wody, jest zmywalnia, są prysznice, więc ta marina tętni życiem. Tutaj się dzieją różne rzeczy, jak widzicie tutaj jest takie ławy, można sobie zrobić grilla. No bardzo ładnie, odrestaurowane, zadbane miejsce, cały czas ten pan Tadeusz tutaj cały czas pilnuje, kosi trawkę, jak widać jest wykoszona i dba o to, żeby to... Nie, to było czyste, więc i to widać, naprawdę jest bardzo czysto, przyjemnie, fajnie, można byłoby tutaj przyjechać kamperkiem i zostać. Proszę bardzo. Tu mamy kapitana, biuro, państwo wnętrze, te materiały, które są przygotowane, bardzo proszę. Super, dziękujemy bardzo. To jest taka księga pamiątkowa. Tak, mamy już. Trzecią zapełniamy, także... Wpisują się goście i tak. Patrzcie, jakie są wrażenia. Najwspanialsza marina w Polsce. Idę po samochód, podjadę sobie tutaj, bo mamy tu wszędzie węże z wodą i uzupełnię sobie baniaczki z wodą. Tak jak już zapewne słyszeliście, to co dla nas mega jest ważne w tym miejscu, można wziąć prysznic, zlać wodę brudną, szarą, nalać sobie czystej, stanąć kamperem, naładować go prądem, można tutaj dosłownie wszystko, także bardzo, bardzo serdecznie polecamy. Genialne rozwiązanie zarówno dla kamperowców, dla biwakowców, można tu rozłożyć namiot, jeździć na rowerze, kajakiem i jeśli ktoś pływa łodzią, też może tu wpłynąć. Tu jeśli się zjawicie, to tutaj trzeba przyjść najpierw, zapytać o kapitana i kapitan wam wszystko opowie, wszystko pokaże, wszystkiego się dowiecie. Te jednak te kempingi dla kamperów to są zazwyczaj oddalone od miasta, tak już tam gdzieś tam. Także, żeby się stamtąd ruszyć, to już jest jakiś kłopot. Natomiast jachtem to się na ogół wpływa do centrum miast. Ten pan płynął tą łodzią stąd do Paryża i z powrotem. 4 miesiące. I mówi, że super, że bardzo super. Te 4 miesiące tośmy mieli tak. No oczywiście prowiant na pokładzie zasadniczy, tam się dokupywało, więc wydałem przez te 4 miesiące 3000 euro. Okay. 1 tysiąc na mariny, 1 tysiąc na paliwo i 1 tysiąc na te dodatkowe zakupy. Tu się zaczyna za nami ścieżka rowerowa, w przystani można sobie w marinie wypożyczyć rowery. Tutaj się na nią wjeżdża i ona zaraz ta kończy się część przy drodze i zaczyna się wzdłuż rzeki. Także jest podobno bardzo, bardzo malowniczo i pięknie. Jest co robić. Jankosz Czarnkowa, to jest kronikarz, to jest najbardziej pozytywna postać w całym mieście. Proszę. Wow.
Znajdujemy się właśnie w głównym miejscu, w sercu miasta, na rynku albo na tak zwanym Placu Wolności. Toalety publiczne, bardzo dziękujemy. Super. Bo kościółek jest otwarty, jest wieczysta adoracja, wszystkie drzwi są otwarte, także można śmiało wchodzić na chwilę zadumy i modlitwy. Tutaj widzimy na ulicy, zaraz obok Placu Wolności, są przepiękne kamienice. Kolorowe, odrestaurowane, cudowne. No, bardzo lubię balkony z pelargoniami, to jest takie ładne. No, kolejny punkt to jest punkt widokowy. Idziemy teraz na punkt widokowy. Zapraszam. W mieście wszędzie można doładować wodę. Nawet tutaj można doładować wodę. Przeceniłem możliwości tej pompy. To jest bardziej pompa dekoracyjna. Kto z was oglądał Rockiego, ten na pewno pamięta te schody i to są te schody, także ogień. No nie ma szans, żebym ja wybiegała. Nie. Muszę wrócić, muszę zacząć ćwiczyć, żeby potem zacząć aż takie wysiłki uprawiać. Także ja sejda, spacerki. Co ciekawe dla nas, pochodzących z Małopolski, z górzystych, falistych terenów, jest to, że cała ta ziemia jest po prostu płaściusieńka i naprawdę widać daleko. Dzisiaj niestety jest lekko pochmurno, ale podejrzewam, że w bezchmurny, słoneczny dzień naprawdę widoczność jest wspaniała. No i widać, jak ta Polska się po prostu rozciąga zielenią i polami. Cudownie. Idziemy zobaczyć czołg, bo dowiedzieliśmy się, że tu jest czołg. Czołg. Historia tego czołgu jest taka, że on został postawiony w 1945 roku, czyli zaraz po wojnie, na Placu Wolności, czyli na głównym rynku Czernikowa. I pod spodem było pochowanych ponad 300 żołnierzy radzieckich, którzy walczyli na tych terenach. W 2006 roku przeniesiono ten czołg razem z ekshumowanymi żołnierzami na cmentarz, żołnierzy na cmentarz i zwłoki, a czołg tutaj w okolice cmentarza. No i to jest taka pamiątka czasów wojennych. Jesteśmy teraz na ulicy Gimnazjalnej i zastanawiamy się, co zrobią włodarze miasta z ulicą Gimnazjalną po zamknięciu gimnazjów. Co będzie, jak myślisz, Kasia? Nie wiem, ale może zapytamy burmistrza. O, zapytamy się burmistrza, ponieważ teraz idziemy, moi drodzy, spotkać się z burmistrzem tego miasta. Słuchajcie, YouTube otwiera. Cześć! Tak, witamy. Ale tak szybciutko, bo mamy, wiesz, spotkanie. Tylko zdjęcie, bo idziemy do... O nie, tu pewnie. A co wy tu robicie? Zwiedzamy, dostaliśmy zaproszenie. Tak? Zaproszenie na to, żeby tam. Kanał, no. Super, dzięki. No, bo ja buduję takie... A, super. Podróżowanie otwiera drzwi na duszę. Spotkanie z burmistrzem, jak to brzmi. Co się stanie z ulicą gimnazjalną? My już odpowiadam. Absolutnie nie mamy zamiaru zmieniać nazwy. Jedyną zmianę nazwy to nam zmieniono jakoś mniej plac Bartoszka na plac Jana Karskiego.
widz Grzegorz polecił nam koniecznie spróbować noteckiego piwa z lokalnego browaru. Ponieważ jest 6 rodzajów, weźmiemy wszystkie, będziemy próbować. Nie przypuszczałem, że tak skończymy tą wizytę w Czarnkowie. Tutaj ale mamy... super, to jedziemy w gości, także nasi przyjaciele, mamy takiego miłośnika piwa, także on dostanie ten produkt. Ten będzie ten na wieczór. Tak, podejrzewam, też dostaną nasi kolejni znajomi, których dzisiaj idziemy odwiedzić. A ten... z innymi... ten po prostu na kolejne wizyty. Ubieram przeciwsłoneczne okulary, ponieważ wyszło słońce, a my idziemy teraz na basen. Basen, który jest zewnętrznym basenem z podgrzewaną wodą. Idziemy to sprawdzić, czy faktycznie ta woda jest ciepła. Popływamy sobie. Z tego co widzę, jest tutaj bardzo dużo jeszcze innych atrakcji. Jest minigolf, siatkówka plażowa, tenis, plac zabaw, bardzo dużo atrakcji, bardzo ładnie to wygląda. Ceny są bardzo niskie, jest, różne cenniki są, więc nie będę wam teraz mówił, to się też zmienia, ale chyba 10 zł za cały dzień wejściówka i można sobie zadyszkę spędzić cały dzień w całej tej strefie przyjemności wodnych i nie tylko wodnych. No jest ciepło, ale nie jest bardzo ciepło. To chodźmy do mniejszego. Ten jest spoko. Schodzimy do tego. Ta woda jest... Jak się jest w środku, to rzeczywiście jest w miarę ciepła. To nie jest takie ciepło jak na basenach termalnych, jak mówił Łukasz. Ale jak jestem w wodzie i się ruszam, to nie jest mi zimno, mimo że na zewnątrz jest 18. Sama woda ma 27. Jest tak, żeby sobie popływać, potrenować, jest fajna. Tym bardziej, że właśnie za mną, tam z tyłu jest pełnowymiarowy olimpijski basen. Także jeśli ktoś lubi trenować, pływanie, to tamten basen się nada idealnie. Tam jest oczywiście ciut chłodniejsza woda, także ja zostaję tutaj. Jest tu co robić, nawet mają piękny park miejski, w którym jest skocznia, czy stara skocznia narciarska, która już nie jest czynna, ale jest atrakcją, więc idziemy ją zobaczyć. Z tego co się dowiedzieliśmy od miejscowych, to na górze jest takie miejsce dla zakochanych. Ludzie chodzą tam na randki, wyznają sobie miłość i jest piękny widok. No, my sobie wyznamy miłość teraz. Kocham cię, Kasiu. U podnóży tej skoczni. Niestety nie damy rady iść na górę, ponieważ już nas troszeczkę goni czas, bo jesteśmy umówieni z kolejnym z naszych widzów. Ale o tym zobaczycie w kolejnym odcinku. Opłacało się. Tu przychodzić. No, czuć tu atmosferę miłości. Posłuchajcie, nawet słońce wyszło. Jest ładnie. Słońce wychodzi, to jest cudownie. Bardzo nam się spodobało tutaj w Czarnkowie. Jest to bardzo fajne miejsce, żeby zatrzymać się na jakiejś trasie po Wielkopolsce. Jest tutaj co robić. Najbardziej mnie osobiście podoba się to, jak to miasto jest przygotowane dla mieszkańców i dla turystów. Tutaj są bardzo otwarci ludzie. Wszyscy są dla nas mega mili, uśmiechnięci, z chęcią opowiadają, podpowiadają gdzie iść. Trawniki są wykoszone, no nie ma śmieci, nie ma jakiegoś wandalizmu. No jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie odnowione ta stara część, ta starówka. Także no bardzo nam się podoba. Jest tutaj zdecydowanie co robić. No i najbardziej nam się podoba to, że jest właśnie miejsce dla kamperów. Także jeśli będziecie w okolicy, gorąco wam polecamy Czarnków. Fajne miejsce. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich tych, którzy pałają chęcią zwiedzania naszych małych
rodzinnych miasteczek zaprosić serdecznie do Czernkowa. Zapraszam serdecznie, burmistrz Andrzej Terle. Dziękuję bardzo i oczekuję Państwa.